Ja próbuję zrzucić wyzwanie tym dziennikarzom tchórzliwym. Jak mnie ktoś ogląda z tych dziennikarzy, to niech wie, że jest zwykłym tchórzem. Żadnym dziennikarzem nie jesteście. Mnie dziennikarze potraktowali jak śmiecia. Bo mi zrobili krzywdę. Dziewczyny z Dubaju to jest film o problemie wykorzystywania kobiet. No, przepraszam, ale... No, wiemy, że tak nie jest, no tak? Właśnie, no. Wiemy, że tak nie jest, że to jest po prostu... Komerka. Mamy przypadek też z mojego filmu, gdzie matka miała... A nie pamiętam już, czy ona była w ciąży wtedy, kiedy się dowiedziała o tym, że jej córka starsza jest wykorzystywana seksualnie przez ojczyma. Dowiedziała się, kiedy była albo w ciąży, albo miała maleńkie dziecko. I ona stanęła przed wyborem, że nagle może zostać wyrzucona z domu ze swoimi dziećmi, pozostać bez żadnej opieki, bez żadnych pieniędzy, bez niczego, jeszcze z bardzo wpływowym sprawcą, który będzie ją niszczył. I co ona ma zrobić w takiej sytuacji? Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć do wysłania meble, okna, reklamy, konstrukcje? Sprawdź narożniki piankowe na www.pepak.eu. Daj lajka, komentarz i suba. Dla Ciebie to tylko chwila, a dzięki temu nasz kanał się rozwija. Mariusz Zielkę, dziennikarz śledczy, który walczy z pedofilią nie wśród księży, jak to jest teraz modne, ale wśród celebrytów i tak zwanych elit. Cześć Mariusz. Cześć, witaj, witam Państwa. Czy masz wrażenie, że jesteś jednym z ostatnich takich sprawiedliwych? Masz takie przeświadczenie? Napisałem kiedyś taką powieść, Ostatni Sprawiedliwy, ale tytuł się nie spodobał wydawcy i go zmieniliśmy. Tak prawdę mówiąc, nie uważam się za jakiegoś tam wyjątkowego człowieka, czy ostatniego sprawiedliwego, czy coś w tym rodzaju. Ja zawsze byłem takim zwolennikiem robienia swoich rzeczy, robienia tego dobrze, robienia tego po swojemu, robienia tego, co do nas należy. Tak? I ja uważam, że wykonuję swój zawód najlepiej, jak umiem. Staram się to robić rzetelnie, staram się to robić tak, żeby coś z tego pozostawić po sobie w tym życiu, żeby być z tego dumnym i żeby no, trochę naprawiać świat. Bo dla mnie taka misja dziennikarska to nie jest tylko pokazanie jakiejś tam afery, jakiejś części rzeczywistości, tylko to jest zmienianie świata. Niektórzy mówią, że już nie ma takiego dziennikarstwa, a ja uważam, że wciąż może być, wciąż wszyscy możemy zmieniać ten świat, możemy starać się go ulepszyć i możemy o to dbać i tego żądać od innych ludzi, tak? Żeby nie przechodzić koło problemów, koło istotnych spraw społecznie, tylko tak, że je ominiemy, że nie będziemy zwracać na to uwagi, tylko pochylimy się nad tą krzywdą, zobaczymy ją, ale będziemy chcieli też zareagować i zrobić to tak, żeby coś zmienić, a nie tylko zrobić sobie dobrze dla naszego ego. Także tak to wygląda. Wiesz, nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, Ostatni Sprawiedliwy, chyba nie, tak? Po prostu zwykły człowiek. Wiesz, to bardzo fajnie to brzmi, to co powiedziałeś, że chciałbyś jeszcze takiego dziennikarstwa, takiego z sensem, bo ja to przynajmniej tego dobrałem, jak mówiłeś, ale wczoraj sprawdziłem sobie ranking zaufania Polaków do poszczególnych grup społecznych i wiesz, na którym miejscu dziennikarz? Na ostatnim. Na ostatnim. Tak. Bardziej wam nie ufają niż politykom. Znaczy nam, no ja nie uważam się za dziennikarza tak naprawdę, bo ja już z tego zawodu odszedłem 10 lat temu ponad. Musiałem z niego odejść i to ja byłem cały czas świadkiem tego upadku dziennikarstwa, tego w jaki sposób dziennikarstwo się pogrąża w takim chaosie, w takiej nierzetelności, w tych podziałach, które dzisiaj są, w tym jak dziennikarze przestali tak naprawdę służyć społeczeństwu, a zaczęli służyć jakimś partiom politycznym, jakimś propagandystom, jakimś układom, jak zaczęli się układać ze służbami specjalnymi. To mi się nie podobało i ja dlatego z tego zawodu po prostu zrezygnowałem i zacząłem robić coś innego. Więc trudno, żebym się poczuwał za część tego, za jakoś odpowiedzialny za ten ranking, czy być częścią osób, które są w tym rankingu oceniane. Ja myślę, że jesteśmy trochę w takiej fazie przed powstaniem nowego dziennikarstwa, czegoś nowego. Nie wiem, w którym kierunku to pójdzie, czy będzie to jakaś naprawa dziennikarstwa i się odbijemy od tego dna i będziemy działać tak, jak powinniśmy działać od dawna, jak chyba kiedyś działali dziennikarze, tak mi się wydaje, że tak było kiedyś i być może, że tak się stanie, natomiast ja nie czuję się jakby dotknięty tym rankingiem, bo
mnie to pytanie nie dotyczy. Ja wróciłem do dziennikarstwa tylko dlatego, że się nikt nie chciał zajmować tematyką, którą się ostatecznie zająłem, czyli z tematyką krzywdzenia dzieci, pedofilii, bo nikt nie chciał ujawnić sprawy Krzysztofa S., żaden dziennikarz ode mnie nie chciał tego tematu. Ja byłem ghostwriterem, który chciał przekazać ten temat innym dziennikarzom. Oni tego nie chcieli zrobić. No i pewnie dlatego dzisiaj są tak oceniani w rankingach. No właśnie od tego chciałem zacząć, od Krzysztofa S. Zrobiłeś reportaż Bagno, który ma sporo wyświetleń, przynajmniej na YouTube, z tego co sprawdzałem, bo też go oglądałem. Oglądałem też dwójkę reportażu Bagno, który już ma mniej wyświetleń. Tak. Widziałem twój ostatni film na YouTube, który wrzuciłeś. To była taki bardziej na zasadzie podcastu, taka pogadanka, który ma totalnie mało wyświetleń. Jak myślisz, z czego to może wynikać, że ludzie, że wiesz, że nie klika się ten temat, takiego, wiesz, pedofilii wśród celebrytów? Temat się nie klika, ale to też jest tak, że ja nie jestem celebrytą, tak? Ja nie jestem dobrym youtuberem, ja jestem po prostu tu, przed chwilą powiedziałem, że nie jestem dziennikarzem, ale jestem po prostu zwyczajnym takim człowiekiem, który robi tematy, tak? Ja nie za bardzo umiem je sprzedawać, nie jestem od tego, nigdy nie byłem od tego, żeby to nagłaśniać, nie byłem osobą medialną, nie chcę być tą osobą medialną. Ja chciałbym po prostu zrobić swój temat dobrze i chciałbym, żeby się tym zajęły odpowiednie służby, odpowiednie redakcje, odpowiednie osoby. No niestety tego nie uzyskuję. No myślę, że takim głównym powodem braku zainteresowania jest to, że media mi nie pomagają w żaden sposób, nie chcą pomagać. Media uważają, że ja, nie wiem, ich krzywdzę tą krytyczną, bardzo ostrą oceną ich kondycji, ich jakości, tego co ty powiedziesz o tym rankingu, bo ja mam takie same dokładnie zdanie, że dzisiaj dziennikarz jest na ostatnim miejscu zaufania publicznego, ale to sobie dziennikarze na to zapracowali i właśnie na przykład też takimi działaniami, że zamiast pomóc komuś, kto chce nagłośnić ważną społecznie sprawę w interesie społecznym, absolutnie w interesie społecznym, bez żadnego interesu swojego prywatnego, bez chęci zarabiania czy robienia na tym jakiejś chucpy, chce zrobić coś prospołecznie i zamiast otrzymać pomoc od dziennikarza, otrzymuje, widzi zamknięte drzwi, całuje tą klamkę przysłowiową i może tylko sobie darować albo właśnie zaprotestować tak jak ja, tylko że ten mój protest, myślałem, że doprowadzi do tego, że przynajmniej się zawstydzą ci dziennikarze i te media, które nie reagowały na te moje działania, przynajmniej będą chcieli ze mną rozmawiać. No niestety nie. Efekt uzyskam taki, że to jest efekt przemilczania, efekt takiego totalnego braku zainteresowania tematem i powagą tego tematu, bo temat jest bardzo ważny. Wiesz co, ja bym się zdziwił, jakbyś, tak jak chyba w Bagnie 1, bo nie chcę teraz pomylić, dzwoniłeś do różnych dziennikarzy, tam między innymi Sekielskich i tak dalej, i oni wszyscy się jak zbywali, dlatego że jakby wprost powiedziałeś, że są sprawy, których oni jakby nie chcą wziąć, mimo tego, że jakby mają temat na talerzu. I wiesz, ja bym się zdziwił, gdyby oni po prostu powiedzieli: Mariusz, przepraszam, weźmiemy. Wiesz, oni może poczuli się jakby, wiesz, byli osaczeni, że jakiś atak na nich jest przypuszczony, może to stąd. Tak, oni przecież nazywali to jest jakaś nagonka, jak mówili, tak, w mediach gdzieś tam branżowych, w presie czy w wirtualnych mediach, że oni nie rozumieją, o co mi chodzi. A ja przecież to nie było wynikiem, te moje telefony nie były wynikiem tego, że ja sobie postanowiłem, że ja dzisiaj zadzwonię do wszystkich znanych dziennikarzy i ich wrobię w jakieś rozmowy telefoniczne. Nie, ja się od 4 lat odbijałem od tych mediów, prosząc te media o to, żeby mi pomogły w realizacji tematów społecznych. Nie chciałem za to żadnych pieniędzy, nie chciałem żadnych, nie wiem, stanowisk, nie chciałem żadnych funkcji, nie chciałem żadnego dla siebie profitu. Chciałem, żeby oni albo wzięli ode mnie tą tematykę i ją robili porządnie, albo umożliwili mi zaprezentowanie wyników mojego śledztwa w ich mediach, bo ja nie mam zasięgu. Bo ja miałem profil na YouTubie, który, znaczy w ogóle nie używałem go praktycznie. Tak? Ja nie chciałem być tutaj w żaden sposób YouTuberem czy kimś, kto nagłaśnia tematykę. Ja chciałem zrobić dobrze temat i dać go mediom, komuś, kto to nagłośni. Niektórzy mnie pytają, a dlaczego nie poszedłem do prawicowych mediów? To wtedy bym dopiero dostał bęcki, że,
że no to jest prawicowy jakiś dziennikarz, czy jakiś człowiek, który się umówił, że będzie bronił kościoła, albo że będzie działał na rzecz jednej strony politycznej. Nie, ja jestem liberałem, wywodzę się z tych mediów, tak zwanych wolnych mediów. Ja od wolnych mediów żądam, żeby one były rzetelne, żeby one prawdziwie pokazywały sprawy, żeby rzetelnie się zajmowały jakąś tematyką. No bo nie możemy dopuścić do tego, że tak ważny temat społeczny jest traktowany bardzo jednostronnie, jest skierowany tylko w kierunku jakiegoś jednego środowiska, czyli środowiska kościelnego, bo do tego doszło. I tutaj nie chodzi o to, że ja chcę bronić kościoła, czy twierdzić, że ofiary, nie wiem, bo ostatnio spotkałem się z takim stwierdzeniem, że krzywdzę ofiary pokrzywdzone przez księży, że ja uważam, że one są gorsze od tych innych ofiar. No nie, ja cały czas podkreślam, każda ofiara zasługuje na nasze wsparcie i naszą uwagę. Nie ma żadnej różnicy, czy to jest ofiara księdza, nauczyciela, trenera, lekarza, artysty, elity, górnika czy kogokolwiek. Tak? U mnie każda osoba, która się do mnie zgłosiła, otrzymała taką samą identyczną uwagę i pomoc, jeżeli mogłem ją dać, tak? Jeżeli ta pomoc była przyjęta. Zgłaszały się też do mnie osoby, które były ofiarami księży i też starałem się im pomagać. Nie zawsze to się udało, ale to też w innych przypadkach nie zawsze się udało z różnych przyczyn, bo to są wszystko bardzo skomplikowane sprawy. Ale ja nie stawiałem żadnych różnic, że ty jesteś ofiarą księdza, to jesteś dla mnie lepszą ofiarą, a ty jesteś ofiarą pana muzyka, czy jakiegoś artysty, czy górnika, to jesteś gorszą ofiarą. Nie, każdy, kto był pokrzywdzony, miał u mnie uwagę, włącznie z tymi osobami, które są nieinteresujące medialnie. Tak? To znaczy właśnie był jeden taki przypadek osoby pokrzywdzonej przez górnika, dokładnie tak właśnie. Ja bardzo chciałem zrobić do filmu materiał na temat tego wątku, ale osoba pokrzywdzona nie była gotowa jeszcze do tego, żeby się zmierzyć przed kamerą z tą historią. I tak zwlekaliśmy, umówiliśmy się, że na koniec jeszcze zadzwonię, no ale to się po prostu przez te kilka lat nie udało. Być może, że się uda i kiedyś to zrobimy. I ja wszystkie ofiary traktuję równo i chciałbym, żeby media też równo traktowały tą tematykę, że jeżeli temat krzywdzenia dzieci jest ważny. Dzisiaj na przykład kilka dni temu w Sejmie była debata na temat pedofilii, były płomienne wystąpienia różnych polityków, tak, że polityk wychodził na mównicę, nie chcę używać nazwisk, bo to nie ma żadnego znaczenia, wszyscy politycy mówią, że pedofilia powinna być zwalczana rozgrzanym żelazem, tak? Powinna być bezwzględnie piętnowana, powinna być wyjaśniana, powinny zmienić się procedury, powinno być wszystko zrobione, żeby chronić dzieci. Tak? I wszyscy się zgadzają i wszyscy mówią, że to jest ponadpolityczne. Tylko, że jak dochodzimy do tego, jak to realnie wygląda, to jest odwrotnie, że właśnie politycznie to się opłaca to albo tamto. Politycznie robimy coś albo nie robimy. Stawiamy politykę ponad dobrem osób pokrzywdzonych, bo takie mamy priorytety w naszej działalności. I tak nie powinno być. I ja bardzo otwarcie mówię, że wszyscy jesteśmy winni tej sytuacji, bo to nie jest tylko kwestia polityków, czy dziennikarzy, czy jakichś osób, które się tą tematyką zajmują, ale to jest kwestia każdej osoby, która omija problemy społeczne, bo tak nam jest łatwiej. I to jest ogromna i ważna misja społeczna ponad podziałami, żebyśmy wszyscy mówili wszystkim osobom, że ważne jest, żeby się zatrzymać przy osobie pokrzywdzonej jakimkolwiek przestępstwem czy działaniem, że jeżeli widzimy osobę, która leży na ulicy, to mamy do niej podejść i się zapytać, czy nie potrzebuje pomocy, a nie przejść obok i minąć ją i powiedzieć, że to nas nie interesuje, bo to nie jest nasza sprawa. Tak omijamy właśnie pokrzywdzone dzieci. Mieliśmy przez lata. To nie była nasza sprawa. I tak bardzo często to się odbywało właśnie w tych środowiskach artystycznych, że jedne dzieci miały super, bo miały opiekę rodziców, znanych bardzo osób na przykład i te dzieci były tam cały czas pilnowane i tym dzieciom nic się nie stało, ale inne dzieci na przykład z rodzin niepełnych czy z rodzin osób niepełnosprawnych albo dzieci niepełnosprawne były poddane tym działaniom tego sprawcy, który postępował wobec nich, krzywdząc te dzieciaki i nikt nie reagował, bo to nie była nasza sprawa, tak nam się wydawało. A to jest nasza sprawa. Dobro dzieci to jest nasza sprawa, wszystkich. Ofiar Krzysztofa S., z tego co pamiętam, było sporo.
i sporo osób też o tym wiedziało. Jak to jest możliwe, że w ogóle ta sprawa nie jest medialna, nikt o tym nie mówi, przecież jakby to się stało na Zachodzie, to by trąbili od rana do wieczora. No gdyby to była sprawa w Wielkiej Brytanii, to często sprawa Krzysztofa S. jest porównywana do sprawy Jimmy'ego Savile'a, takiego brytyjskiego prezentera, i te porównania są bardzo trafne, bo rzeczywiście dużo w tych przypadkach było podobieństw, również to, że niestety, ale sprawa Jimmy'ego Savile'a też wyszła dopiero po śmierci tego sprawcy, a tutaj byśmy mieli to samo, gdybym się nie wyłamał z tej zmowy z milczenia, bo 50 lat krycia działań tego człowieka. Ten człowiek miał do czynienia z tysiącami dzieci tak naprawdę. Ten człowiek te tysiące dzieci badał pod kątem tego, czy może je skrzywdzić, więc tak naprawdę wszystkie te dzieciaki w jakiś sposób były pokrzywdzone tymi działaniami. Natomiast niestety bardzo mocno skrzywdził osoby, które dzisiaj część z tych osób się zgłosiła i chce, żeby ten człowiek za to odpowiedział. Niestety większość tych spraw jest przedawniona i takich osób, które się do mnie zgłosiły tylko, to było około 40. Tak? Natomiast w prokuraturze chyba było kilkanaście osób, które dostały status pokrzywdzonych, ale większość tych spraw była przedawniona. Sprawa Krzysztofa S. dzisiaj jest w sądzie, jest człowiekiem oskarżonym, natomiast jest oskarżony o przestępstwo, które można by było uznać za, nie wiem, czy to jest dobre określenie, bo każde skrzywdzenie dziecka to nie jest drobiazg, ale w porównaniu z tym, co robił tym innym dzieciom, no to jest rzecz banalna, tak można powiedzieć, bo to chodzi tylko o dotyk dziecka, publicznie dotknął dziecka w taki sposób, którego nie powinien dokonywać. Teraz pytanie, jak sąd na to będzie reagował, czy będzie badał tylko tą sprawę jedną z 2017 roku dotknięcia tego dziecka, czy też przeanalizuje cały materiał dowodowy, że to działanie tego dotknięcia dziecka, wpływu na to dziecko miało prowadzić do tego, do czego doprowadziły jego działania w tych przypadkach, które nie mogą być badane jako przypadki przedawnione. Jeśli tak, to jestem spokojny o wyrok. Jeśli będzie słaby prokurator i prokurator nie będzie umiał walczyć o dziecko, bo to też jest ważne, że prokuratorzy często obchodzą takie sprawy na zasadzie: odwalmy je, odhaczmy, żeby jak najszybciej się ich pozbyć. Jeżeli prokurator się zgodzi. W statystykach się zgodzi, ale jeżeli prokurator weźmie tą sprawę na poważnie, przejmie się nią, powie, że nie, tak nie może być, że mamy kilkadziesiąt spraw niewyjaśnionych, a tylko jeden zarzut możemy postawić i ten zarzut ma upaść, dlatego że ja nie będę odpowiednio prezentować tej sprawy jako prokurator, no to wtedy pewnie będzie to porażka. Ja mam duże obawy co do tej sprawy sądowej, ale to też nie jest tak, nie chcę zabrzmieć w ten sposób, że bo ja nie jestem sądem, ja nie wydaję wyroków, natomiast ja jestem pewien, że ten człowiek jest winny. I dlatego mówię to otwarcie, dlatego to mówiłem od dawna. Miałem z nim sprawę sądową, którą już wygrałem, i dlatego uważam, że mam prawo to powiedzieć, bo ja tą winę, to, że mam prawo mówić o tym, że wina tego sprawcy nie ulega wątpliwości, to udowodniłem w sądzie. Sąd orzekł, że moje wszystkie stwierdzenia były uprawnione, dlatego że materiał dowodowy świadczący o tym, że ten człowiek krzywdził dzieci, jest druzgocący. Jest dla pana Krzysztofa druzgocący. Pan Krzysztof się w sądzie nie przyznał do tego, co robił, natomiast są nagrania, w których ten człowiek się przyznaje, że jest okropnym człowiekiem, że postępował źle. Nagrania świadczące o tym, że no jego postępowanie zmierza do zatuszowania tych spraw. Więc no mamy pewność, że to jest niebanalna sprawa, która powinna być wyjaśniona. Chciałoby się zapytać, jak to wszystko już jest, wiesz, tak na takim ostrzu noża, to ile lat dostanie? Nawet nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby po prostu sąd się wypowiedział odnośnie całego tego materiału dowodowego, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to jakieś tam zielkę mówi o tym, że ten Krzysztof S. jest winny, czy że krzywdził dzieci, tylko żeby sąd się wypowiedział, i to już na szczęście się stało w tym moim procesie, że sąd się wypowiedział, że materiał dowodowy jest druzgocący dla Krzysztofa S. I to ja już jestem usatysfakcjonowany. Natomiast oczywiście te osoby pokrzywdzone nie będą żadnym wyrokiem usatysfakcjonowane. Żadne więzienie nie przywróci im tego, co im zabrał Krzysztof S. I tutaj, no niestety, nie ma dobrego wyroku w takiej sprawie.
Natomiast no, państwo prawa i sprawiedliwości polega na tym, że tą sprawiedliwość się wymierza, że wszyscy to prawo przestrzegamy i to prawo jest skuteczne. Nie musimy brać tego prawa w swoje ręce, nie musimy dokonywać samosądów, tylko prawo nam zapewnia to, żeby państwo działało właściwie i skutecznie. I mam nadzieję, że w tym przypadku też tak zadziała. Ofiary dostaną jakieś odszkodowania? Jeśli się nie mylę, bo chyba się nie mylę, w tej sprawie nie ma żadnej sprawy o odszkodowanie. Po prostu nikt nie chce odszkodowania. Oni wszyscy, te dzieciaki pokrzywdzone, dzisiaj dorosłe osoby, one chcą po prostu sprawiedliwości. One chcą usłyszeć, że Krzysztof S. im to zrobił. Chcą usłyszeć, że nie są same w tym problemie, że nie będzie im ktoś mówił, a ty kłamiesz, bo nie wiem, został uniewinniony, bo sprawy nie ma, bo media się tym nie zajmują, czy coś takiego. Do tego już dochodziło. To o co pytałeś wcześniej, że ta sprawa w innych krajach byłaby bardzo głośna, a u nas była chwilę głośna, a potem ucichła. Była głośna tylko dlatego, że ja wręcz szantażowałem media, żeby się tym zajmowały. Zajęły się prawie wszystkie, rzeczywiście było głośno, ale jak tylko ja dostałem zakaz sądowy wypowiadania się na ten temat, to temat zniknął po prostu z mediów, tak? Prawie, że go nie było. Jedna gazeta opublikowała jakiś tam reportaż. Nikt nie... Przecież wątków w sprawie Krzysztofa S. jest mnóstwo. To jest tak ciekawa postać, tak ciekawa historia. To jest człowiek, od którego zależał cały rynek muzyczny. To jest człowiek, który był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, gdzie jest mnóstwo afer też takich jazzowych, muzycznych, tak? Gdzie on decydował, kto zarabia pieniądze. On był w komisjach różnych. On występował w czasie stanu wojennego dla jakichś tam policjantów, ormowców i tak dalej. Tak? W latach 90. był bardzo ważną personą w telewizjach, tak jedynych, jakie istniały wtedy. Obydwie telewizje były opanowane przez tego człowieka. Tak? Najpierw TVP, a potem Polsat. Tak? Miał tam wtyki, miał tam wejścia. Mógł zdecydować, że ktoś robi karierę, albo ktoś nie robi. Prawie każda gwiazda dzisiejsza czy wcześniejsza miała do czynienia z tym człowiekiem, bo on jako juror decydował, kto przechodzi dalej albo kto zdobywa nagrodę z dzieci, a kto nie zdobywa. I on mógł sobie bardzo dużo wpływów w ten sposób zrobić. Po 2000 roku, bo wcześniej nie wiem, ale po 2000 roku mamy wiele doniesień z różnych takich sądowych gazetek, gdzie jest wymieniano jako człowiek występujący w środowisku prawników, prokuratorów, sędziów. Na jego koncerty przychodził minister sprawiedliwości. On występował razem z prezesem sądu apelacyjnego w Warszawie. Razem na pianinie zagrali. Tak? W duecie występował też z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, chyba dobrze mówię. Czy Trybunału Stanu? Nie pamiętam. Nieważne. W każdym razie to byli bardzo wpływowi ludzie. I taka postać nikogo nie interesuje, nikt się nie interesuje tym, dlaczego on mógł unikać odpowiedzialności, nikt nie interesuje się, gdzie on bywał, z kim występował, z kim się przyjaźnił, kto go chronił. Przecież tych osób, które tuszowały jego przestępstwa, jest cała masa. I w normalnym kraju to wszyscy dziennikarze wszystkich mediów po takiej aferze, tak, po takim tym by chodzili i pytali się, kim jest ten Krzysztof S.? Tak naprawdę, czy ty wiesz, kim jest Krzysztof S.? Prawie nikt nie wie. To póki wiesz, nie oglądałem Bagna 1. Nie wiedziałeś, prawda? Właśnie, ktoś z telewizji powiedział, ale co ja porównuję Jimmy'ego Savila z Krzysztofem S.? Przecież to nie ma porównania, bo tamten to był gwiazdor, a tutaj o tym nikt nie wie. A dlaczego nikt nie wie? To, poza tym, że też był gwiazdorem w latach 70., to potem był szychą, był personą w tym towarzystwie całym muzycznym, filmowym, on znał filmowców, aktorów, on tam cały czas się na imprezach pojawiał. On wszędzie był osobą bardzo mogącą zaszkodzić w karierze albo pomóc bardzo. I stąd jest taką ważną osobą i stąd każdy normalny dziennikarz powinien chcieć tą sprawę wyjaśnić, tak? Zainteresować się. Tu nie wiemy, mamy informacje o tych prokuratorach. No, pochodzić po tych prokuratorach, popytać się, tak? O co chodzi z tą sprawą? Dlaczego pan Krzysztof wyjeżdżał gdzieś tam w góry na jakieś warsztaty dla młodych prawników?
Skąd to się wzięło? Dlaczego były występy dla ministra sprawiedliwości? Tak? Nikt tego nie robi. Dlaczego w stowarzyszeniu Jazz Jambory prezesem była pani z NBP, która była znana we wszystkich mediach z wysokich zarobków? Tak? Była głośno o pani Martynie, że zarabiała mnóstwo pieniędzy, a jej siostra Daria była w Komisji Nadzoru Finansowego wstawiona do tego pana prezesa, który został oskarżony o próbę łapownictwa w stosunku do Leszka Czarneckiego. Tak? I taka sytuacja, tak? Nikt się tym nie interesuje, nie próbuje tego wyjaśnić. Dlaczego akurat pani Martyna i pani Daria? Tak? Co się dzieje z tymi osobami? Czy one tam trafiły przypadkiem, czy to jest jakiś, czy to nie jest przypadek, tak? Czy powinniśmy to wyjaśniać, kto je tam rekomendował, w jaki sposób tam trafiły, co robiły. Gdzieś tam na blogach pojawiają się informacje o tym, kogo znał, czy kogo wspierał pan Krzysztof S., jakich prezydentów, od kogo odbierał nagrody, ale nikt, żadne medium się tym nie zainteresuje, po prostu obchodzimy. Słyszymy, że był w komitecie poparcia tego czy tego prezydenta, tak, czy kandydata na prezydenta. I co? I koniec. A to nie jest dalej trochę, nie idzie, tak? Nie jest trochę strach, jakby ruszać osoby, które mają tak mocne plecy? Jak znaczy, powiedziałeś, wiesz, o tych... Ja próbuję zrzucić wyzwanie tym dziennikarzom tchórzliwym, jak mnie ktoś ogląda z tych dziennikarzy, to niech wie, że jest zwykłym tchórzem. Żadnym dziennikarzem nie jesteście ci, którzy się takimi sprawami interesujecie. Jeżeli ktoś się zajmuje sprawami takimi jak pedofilia na przykład, to w momencie, kiedy wybucha taka afera, to jego psim obowiązkiem jest wyjaśnić taką sprawę, a nie stwierdzić, że jakiś Zielkę to jakiś bloger sobie coś tam opublikował, to on już nie będzie nic robił. Tak? Ja rzucam tym ludziom wyzwanie od 4 lat. Przyjdźcie, pogadajmy, powiem wam, co ja wiem, wy idźcie swoją drogą i szukajcie. Do mnie zadzwoniła jakaś dziennikarka Gazety Wyborczej, uznana jakaś reporterka, która zbierała nagrody i ona mówi, no dobrze, to ja wezmę od pana wszystkie kontakty do ofiar i zrobię materiał. Mówię, nie, proszę pani, pani chce zrobić ten materiał, to nie chodzi o to, że ja pani nie będę prowadził za rękę, tylko ja pani mogę opowiedzieć, jaka to jest historia, a pani ma gdzie szukać i pani może to zrobić od siebie po swojemu. Ale to nie, to ja widzę, że pan nie chce dać kontaktów, to nie. No nie, ja nie mogę zaufać takiej osobie, która ma takie podejście do tego zawodu. No to bo jest... wiesz, może zracić ofiary potencjalne do ciebie, jest... czy do jakby innych tak, dziennikarzy. Już wielu dziennikarzy zraziło osoby pokrzywdzone. Do mnie się zgłasza mnóstwo osób pokrzywdzonych, którzy mówią, że mnie dziennikarze potraktowali jak śmiecia, bo mi zrobili krzywdę. Ja nie czuję, że ja ufam tylko panu, bo żaden dziennikarz nie chce, no, znaczy nie jestem w stanie żadnemu dziennikarzowi zaufać. To jest dla mnie przykre, bo my powinniśmy być wszyscy po jednej stronie. To, że ja występuję przeciwko dziennikarzom, dzisiaj mówię o dziennikarzach takie ostre słowa, czy może czasem przesadzone sądy, tak? Może czasem to jest zbyt daleko idące powiedzenia, bo to nie znaczy, że ja jestem przeciwko dziennikarzom. Ja jestem przeciwko kondycji współczesnych mediów. Przeciwko temu jestem, bo media są fatalnie zarządzane, są fatalnie realizowane, dziennikarze nie mają tam głosu, dziennikarze nie mają swoich możliwości wpływu na te media tak naprawdę, tylko ktoś tam decyduje, co jest ważne, co nieważne, jakie linie ideologiczne przyjmujemy i jaką propagandę będziemy robić, a dziennikarze są uwikłani w to wszystko i są przez to też pokrzywdzeni. Ja bym chciał im powiedzieć, ja jestem po waszej stronie, chciałbym, żebyście mieli w końcu normalny zawód, żebyście się nie wstydzili swojego zawodu. I do tego dążę, a dla mnie w ogóle zawód dziennikarza jest bardzo ważnym zawodem. Uważam, że jednym z najważniejszych w demokracji, jeżeli nie najważniejszym, bo dzisiaj tak naprawdę od dziennikarzy często zależą wyroki sądowe, postępowanie prokuratury, policji, innych biurokracji. Tak? Jak dziennikarz się czymś interesuje, to wszystko zaczyna działać. I teraz, jeżeli my doprowadziliśmy do sytuacji, że środowisko dziennikarskie jest fatalnie skłócone, jest po prostu podzielone na dwa jakieś obozy, a ci, którzy starają się być normalni, czyli wszystkich
traktować porówno, to nazywani są symetrystami albo jakimiś kunktatorami czy kimś takim, to, co jest absurdalne, bo po prostu taki powinien być dziennikarz. Dziennikarz powinien być apolityczny, dziennikarz powinien być bez strony, dziennikarz powinien być rzetelny, powinien oddzielać informacje od opinii, a nie w każdym zdaniu informować, że coś się stało, ale to wina Tuska czy Kaczyńskiego. Nie ma to żadnego znaczenia. Powinno być bardzo ważne jasne oddzielenie tej informacji, że coś się stało i teraz może ktoś ma opinię, że to jest wina czy tam zasługa tego czy innego polityka, ale to też powinno paść od jakiejś strony, od obiektywnego, rzetelnego obserwatora tych spraw, a nie, że dziennikarz sobie przyjmuje, że to jest taka wersja i będziemy ją lansować. Tak? Więc to mamy bardzo duży spadek zaufania do dziennikarzy i jakości pracy tych dziennikarzy. I niestety trzeba z tym walczyć, bo doprowadzimy do tego, że z tego dziennikarstwa porządni ludzie uciekną. Nie będą chcieli go realizować. Już uciekli. No, teraz chyba AI artykuły pisze. No, za chwilę tak będzie, ale to też nie jest tak, że tych takich naprawdę porządnych jeszcze ludzi w dziennikarstwie w ogóle nie ma. Są. Tak, są, nie chcę wymieniać, żeby nikomu szkody nie zrobić, ale nie zaszkodzić. Natomiast ja znam też w wielu mediach wielu porządnych dziennikarzy i myślę, że oni podzielają moją opinię, ale go trochę się boją wyrazić. No może też są tchórzliwi, tak jak nazwałem tych innych dziennikarzy tchórzami, może do nich to też się powinno też, ale mi jest łatwo powiedzieć, bo ja jestem jakby poza tym, ja nie jestem zależny od żadnej redakcji, no właśnie, mogę robić co chcę, nie mam, nikt mi nie powie, nie jestem niewolnikiem po prostu, mogę robić co chcę. Aczkolwiek bardzo bym chciał kiedyś do jakiejś redakcji jeszcze trafić i spróbować mieć wpływ na to, jak media funkcjonują i co robią. Może to się kiedyś uda i wtedy zrobię wszystko, żeby dziennikarstwo realizować tak, jak ja to dziennikarstwo widzę, czyli dochodzenie do prawdy, rzetelność pełna i obiektywizm, prezentowanie czytelnikom, widzom pełnego obrazu sytuacji i zajmowanie stanowiska w oddzielenie faktów od opinii i też dążenie przede wszystkim do tej prawdy, do tego, co rzeczywiście się wydarzyło, a nie tylko zaprezentowanie dwóch stron jakiegoś konfliktu, co mnie zawsze bolało. Jak odnosi się do sprawy Krzysztofa S. Maria, jego córka, która jest znaną osobą, teraz będzie kręciła z Mają Staśko film o Pandora Gate. Jak ona się do swojego ojca odnosi? No nie ma żadnych informacji, w jaki sposób się odnosi, bo odmawia komentarzy na ten temat, nie zajęła żadnego stanowiska. Nie ma sprawy, wydała jakieś oświadczenie na ten temat wcześniej, że to jest sytuacja dla niej bardzo bolesna. Ja nie pamiętam tego oświadczenia, więc nie chcę tutaj jakichś przekłamań zrobić. Natomiast ja też... Ja przede wszystkim uważam, że nie możemy oceniać czynów ojca, za czyny ojca winić córki. Natomiast jeżeli ktoś jest reżyserem filmowym, pisarzem, muzykiem, artystą, jeżeli ktoś występuje na scenie, mówi nam o tym, że ważny jest pokój na świecie na przykład, tak? Albo że mówi, że nie wiem, wspiera Ukraińców, albo że mówi, że nie wiem, to co się dzieje w Izraelu, to jest zło, tak, w tym momencie, tak, czy tam w Palestynie. Jeżeli ktoś stara się zajmować stanowisko na tematy społeczne, robić filmy na ten temat, czy pisać książki, to od takiej osoby mam prawo oczekiwać komentarza na temat ważnych spraw społecznych. A sprawa Krzysztofa S. to jest w ogóle sprawa wykorzystywania seksualnego dzieci, to jest niezwykle ważna sprawa społeczna. I jeżeli ktoś powiedział, czyli pani tutaj Maria powiedziała, że ona się zajmie Pandora Gate, czyli wykorzystywaniem według tego, nie wiem, powszechnej opinii, czym jest ta afera, że to jest afera jakaś pedofilska, bo to nie do końca jest prawda, to jest bardziej afera patologii w internecie. I też zresztą one też chyba mówiły, że one chcą generalnie zrobić film o tych patologiach w internecie. Natomiast no, jest jakiś wątek tam mocny krzywdzenia dzieci i pedofilii. Jeżeli chce ktoś robić film na ten temat, to też nie może wybiórczo tego traktować, tylko trzeba całą problematyką wykorzystywania seksualnego dzieci się zająć i trzeba zająć na ten temat stanowisko. No niestety, sprawa jej ojca jest sprawą bardzo ważną społecznie, jest głośną sprawą, jest sprawą, która
dotknęła wielu przyjaciół tej kobiety. Wiele osób od niej oczekuje tego, żeby powiedziała: przynajmniej jestem z wami, na przykład. Bo dzisiaj nie wiemy, czy ona wierzy im, czy nie wierzy. I ja to bardzo często mówię, jeżeli pani Maria nie wierzy, że pan Krzysztof jest winny, to przynajmniej się powinna ze mną spotkać i pozwolić mi zaprezentować sobie dowody na to, że jej ojciec zrobił krzywdę między innymi wielu jej bardzo bliskim przyjaciołom, również osobom bardzo znanym. I nie może być tak, że pani Maria stwierdzi, że to mi nie obchodzi, zajmę się czymś innym. Ma prawo nie oceniać swojego ojca, ma prawo nie powiedzieć, znaczy nie zajmować jakiegoś stanowiska tutaj stanowczego odnośnie, nie wiem, winy, czy kary, czy czegokolwiek, ale jeśli w ogóle chce się zajmować tematyką społeczną, to jakiegoś oświadczenia na temat takiej zbrodni, takich historii, tego, co się tam wydarzyło, mamy prawo chyba się domagać. Tak mi się wydaje. Ja też jestem taki w trudnej sytuacji, bo ja nie mam prawa ujawniać wiedzy, którą mam na ten temat, bo zawsze będę chronił ofiary. I tutaj osoby pokrzywdzone mają zawsze u mnie prawo do tego, żeby tymi osobami pokrzywdzonymi zostać. Nigdy nie będę ujawniał ich nazwisk, jeżeli one zastrzegły sobie anonimowość, nie mogę opowiedzieć o ich historiach. No, mam też duży problem, kiedy czasami wiem o przypadkach skrzywdzenia dziecka, ale to dziecko nie chce, żeby to ujawniać. Ale na przykład mam informacje z innych źródeł, że doszło do skrzywdzenia dziecka, no to mam dylemat, co z taką historią zrobić, mogę ją tylko bardzo ogólnikowo opisywać, nie mogę jej szczegółowo podać, nie mogę opowiedzieć o szczegółach, jeżeli osoba pokrzywdzona sobie tego nie życzy. Natomiast od każdego autorytetu mamy prawo wymagać opinii na tematy społeczne, jeżeli ten autorytet takimi sprawami się zajmuje. Tak bym to skomentował. No, jeżeli rzeczywiście taką osobę uznajemy za autorytet, bo ja nie wiem, czy dla wszystkich ona akurat będzie autorytetem. Nie wiem, ona się uważa za autorytet, ona by chciała być autorytetem. Ja też się mogę uważać za... Jeżeli kręci filmy społeczne, jeżeli twierdzi, że jej film jest filmem społecznym, a nie komercyjnym, bo okej, jeżeli ktoś sobie stwierdzi, dobra, ja robię sobie tylko komerchę, zarabiam na tym, mam w nosie, czy to jest film o prostytucji, czy o czymś innym, czy ten, ale pani Maria powiedziała jasno, że jej film Dziewczyny z Dubaju to jest film o problemie wykorzystywania kobiet. No, ale wiemy, że tak nie jest, no tak? Właśnie, no. Wiemy, że tak nie jest, że to jest po prostu komercha. To jest zwykła komercha, ale twierdzenie reżysera, no mamy prawo krytycznie oceniać, prawda? No, to nie jest naruszenie dóbr żadne, to nie jest twierdzenie, że ktoś jest kłamcą, czy coś mówi złego, tylko to jest jej opinia o filmie, że to jest film społecznie ważny i nasza opinia, że to nie jest film społecznie ważny, ale jeżeli, proszę pani reżyser, temat jest twierdzi pani... Ważny. Temat jest bardzo ważny. Przecież ja chciałem w tym filmie uczestniczyć nawet. Zanim pani Maria tam trafiła, to ja byłem w kontakcie i rozmawiałem z producentem tego filmu i chciałem pomóc mu, między innymi wątek właśnie Krzysztofa S. Chciałem, żeby się w tym filmie znalazł Dziewczyn z Dubaju i tego, do czego tam dochodziło odnośnie tęczowego music boxu i innych rzeczy, bo to są tematy bardzo mocno powiązane. I gdyby producent chciał rzeczywiście zrobić kino społecznie zaangażowane, a tak mnie przekonywał, że chce, bo był zainteresowany tym, to by to zrobił. I teraz w momencie, kiedy powstał film zupełnie lekceważący cały ten problem wykorzystywania kobiet w show biznesie, w jaki sposób relacje w tym show biznesie przebiegają, jak to wszystko wygląda, no bo tam nie ma tych szczegółów, tam jest po prostu zwykłe kino, takie bardzo proste, oczami dziewczyny widzimy jakąś tam historię, tak, a nie ma tego, kto z tego korzysta tak naprawdę, czy są jakieś tam osoby w Dubaju czy gdzieś, ale
Nie jest to opowieść o tym, jak bardzo skorumpowany, jak bardzo przesiąknięty złem, patologią jest cały ten show biznes. No bo wtedy jakby to był taki film, to byłby film bardzo prawdziwy i bardzo mocny, bardzo potrzebny, ale też myślę, że bardzo kontrowersyjny i trudny dla całego tego środowiska, które wykorzystuje te kobiety w ten sposób. I dzieci. Ten myślisz, taki że film, osoby, wiesz co, nie zablokowałyby tego filmu? Ja kiedyś pracowałem, zresztą w sumie ta sprawa Krzysztofa S. też tak do mnie trafiła, bo ja przez 10 lat pracowałem w branży filmowej, dawno temu, w latach 90. i stąd troszeczkę tą branżę znam. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym z największych, najlepszych producentów filmowych w Polsce i mówiłem o problematyce społecznej, że no boli mnie to, że to nie jest przedmiotem zainteresowania twórców filmowych. On mi odpowiedział, że takie filmy w Polsce nie mogą powstać, tak? Nie będą mogły powstawać. Bo nie dlatego, że to się by nie klikało czy nie oglądało, bo podejście na przykład pana Smarzowskiego pokazuje, że to się klika, ogląda. Tak, że jak ktoś zrobi dobre kino na temat społeczny, bez względu na to, jak oceniamy jej merytoryczną wartość poszczególnych filmów, tak, to jest zainteresowanie. No nawet filmy Wegi to też są filmy gdzieś tam odważne, trzeba powiedzieć. No, że one są źle zrobione, że tak prezentują te tematy, jak prezentują, że pozwoliły tak naprawdę na to, żebyśmy tak stwierdzili, że to jest normalne. Tak? No nie jest normalne. Jakby to było dobre kino społeczne, to by, tak jak pierwszy Pitbull, to by poruszało nas, byśmy mówili, że to tak nie może być, że te służby specjalne nam się wszędzie wtrążalają do życia, a tak jest, niestety, od lat. I mamy dużo zaległości, mamy dużo rzeczy, którymi się powinniśmy w tematyce społecznej zajmować, a artyści tym się nie chcą zajmować, bo wolą być właśnie takimi konformistami i tchórzami, wolą się kręcić romantyczne komedie, wolą kręcić filmy proste, filmy, które nie będą wzbudzały takich emocji, takich kontrowersji, no ale a czym jest sztuka? Sztuka ma prowokować, prawda? Prawdziwa sztuka powinna nas prowokować do myślenia, do reakcji, do zastanowienia sobą, do łez, ale też jakiejś takiej głębokiej refleksji, czym ten nasz świat jest, na jakich podstawach, na jakich fundamentach funkcjonuje, działa i jak go zmieniać, żeby był lepszy. To, co zahaczyłeś o Wege, że jeżeli on by robił takie filmy, bo ja też nie chcę użyć słowa, że te filmy nie są ambitne, bo zależy kto co rozumie pod słowem ambitne, ale jeżeli by robił takie, powiem tak, bardziej merytoryczne, to być może tych klików by po prostu było mniej. Mówiąc kliki, mam na myśli ludzi w kinach. No nie wydaje mi się, bo wiesz, no dobrze, może i tak, może to jest racja, no, ale jeżeli jest dobrze zrobiony film, bo film społecznie zaangażowany może być dobrze zrobiony albo źle zrobiony, jak jest upatologiczny, jak jest przesiąknięty propagandą albo takim patosem, niestrawnym, czy jakąś tam treścią edukacyjną, czy nachalnie podawaną, to wtedy ten film jest niestrawny, nieklikalny. Natomiast film dobrze zrobiony o tematyce społecznej zawsze będzie wzbudzał zainteresowane nie tej społeczności, której on dotyczy. Teraz tutaj dobry film o pedofilii by na pewno wzbudził zainteresowanie. Już sam filmy o tym problemie w środowisku kościoła wzbudziły zainteresowanie, to ogromne. Dlatego, że były dobrze zrealizowane w takim kontekście ideologicznym, bym powiedział. Albo tak, media zrobiły dobrą reklamę. I media zrobiły dobrą reklamę, ale to nie były złe filmy, tak? Znaczy, różnie można je oceniać, ale one poruszały. Czy one odpowiadały prawdzie, to już jest inna sprawa. Czy tam były prawdziwe historie, czy realizacyjnie wszystko było dobrze zrobione, to jest ocena już merytoryczna samych filmów. Natomiast one przyniosły efekt tym środowiskom, które chciały te sprawy nagłośnić, chciały z tymi sprawami walczyć. Dlaczego tego samego nie ma w sprawach właśnie elit? Przecież to jest to samo, albo nawet jeszcze gorzej. I to I jeszcze bardziej interesujące. Tak? No, to by się bardziej klikało. No, co jest popularniejsze? Nie wiem, jakaś Gazeta Katolicka czy Pudelek? No, Pudelek jest taki, jeżeli byśmy dobrze zrobili temat o właśnie problemie, no już nawet same te dziewczyny z Dubaju, no
sam temat okazuje się atrakcyjny, bo ludzie chcą o tym czytać, chcą o tym oglądać. Ale my, twórcy, nie proponujemy im tego na poziomie artystycznym takim i merytorycznym takim, żeby to rzeczywiście odniosło taki sukces, na jaki zasługuje taka tematyka dobrze zrobiona, tak? Może po prostu zrobić film o Krzysztofie S., taki jak robi Vega, wiesz, w ten sposób. Może wtedy to bardziej zahula. Czy myślę, że w Polsce nie powstanie film o Krzysztofie S., ale próbowałem od wielu lat ten film pchnąć i żeby ktoś, któryś producent chciał się nad tym pochylić i tam miałem jakieś scenariusze i rzekomo były nie najgorzej oceniane i można było to kino zrobić, ale nikt nie chce takiego kina zrobić. Może kiedyś powstanie gdzieś na zachodzie film o tym problemie, tak? W Polsce. Zobaczymy. No tak, jesteśmy przy tym temacie, no to z twojej takiej, wiesz, perspektywy, najwięcej pedofilii jest w kościele, wśród polityków, celebrytów, czy w jakimś innym miejscu? Ja nawet unikam w ogóle takich porównań i takiego dzielenia tego problemu. Tak, no, najwięcej jest w rodzinach. No i od tego się zaczyna. Problem zaczyna się w rodzinie. Problem zaczyna się w tym, że jakaś osoba, która zyskuje zaufanie rodzica, doprowadza do tego, że dziecko staje się też zależne, nawiązuje z nim więź intymną, więź, relację bardzo osobistą i ten osobnik przekracza granicę i doprowadza do krzywdy, ogromnej krzywdy tego dziecka. I to zaczyna się, to jest czasem wujek, czasem ojciec, czasem brat, czasem kuzyn, aż do jakichś właśnie autorytetów spoza rodziny, ale to też jest czasami związek rodzinny, bo na przykład przypadek z tego mojego drugiego filmu nauczyciela, trenera narciarskiego, to był przyjaciel rodziny. To jest, często te relacje się nawiązuje w rodzinach. Rodzina w pewnym momencie niestety jest zaślepiona i nie jest w stanie zobaczyć nawet tych prawdziwych potrzeb dziecka i prawdziwej przemiany w dziecku, bo gdzieś tam idzie na łatwiznę albo daje się oszukać. No ja nie chcę obarczać jakby rodziców taką stuprocentową winą, że to rodzice doprowadzili do tego, ale kiedyś na jakiejś konferencji padło takie bardzo mądre zdanie od osoby, która się rzetelnie tą tematyką zajmuje i tą problematyką. Ona powiedziała wprost, że krzywda dziecka to jest zawsze wina rodzica. Bo tak jest. Jeżeli nie uchroniliśmy naszego dziecka, to nie możemy mówić, że to, ale to ktoś tam albo tamtoś, nie? To jest wina rodzica, że rodzic nie sprawował odpowiedniej opieki nad dzieckiem i doprowadził do tego, że nie ochronił tego dziecka. To od tego się zaczyna. To jest ten problem. I stąd też wynika problem zajmowania się tą tematyką, no bo każdy z nas chce odsunąć winę od siebie i powiedzieć, że a to sąsiad, a to ktoś, a to ksiądz, a to trener, a to nauczyciel, a to jakiś tam inny osoba, a to lekarz, tak? Nie. To jest, zaczyna się od rodziny. Ta rodzina niestety często ukrywa te patologie, jak to jest ojciec, brat, ktoś tam, no to lepiej, żeby nie wychodziło, bo co sąsiedzi powiedzą, co ludzie powiedzą. Lepiej, żebyśmy się tym nie zajmowali. Często to są bardzo ogromne dylematy, które nie wiadomo jak rozwiązać, bo mamy przypadek też z mojego filmu, gdzie matka miała, nie pamiętam już, czy ona była w ciąży wtedy, kiedy się dowiedziała o tym, że jej córka starsza jest wykorzystywana seksualnie przez ojczyma, dowiedziała się, kiedy była albo w ciąży, albo miała maleńkie dziecko i ona stanęła przed wyborem, że nagle może zostać wyrzucona z domu ze swoimi dziećmi, pozostać bez żadnej opieki, bez żadnych pieniędzy, bez niczego, jeszcze z bardzo wpływowym sprawcą, który będzie ją niszczył. I co ona ma zrobić w takiej sytuacji? Ona dzisiaj żałuje, że zgodziła się na zamiecenie tego pod dywan, na to, żeby ta sprawa nie została wyjaśniona, bo sprawa została zgłoszona przez szkołę do prokuratury. Prokuratura zaczęła badać i namówiono tą dziewczynkę, w tym mama i rodzina cała namówiła do tego, żeby ta dziewczynka zmieniła zeznania, żeby powiedziała, że ona to zmyśliła. I nikt się nie zorientował, że to jest nieprawda, nikt się nie zorientował, że tam są no, dowody żelazne tego, że coś jest nie tak, że są zdjęcia, które ten mężczyzna robił temu dziecku nago, więc no, to nie był
nie była sytuacja taka, że to było, nie wiem, słowo przeciwko słowu, tylko był jakiś materiał dowodowy, który powinien być potraktowany poważnie. A matka no, w tej sytuacji zachowała się, jak się zachowała, i dziś tego żałuje. I ja też jestem bardzo daleki od oceny tej matki i powiedzenia jej, że zrobiła źle, bo w tamtej sytuacji ona może rzeczywiście nie miała wyjścia. I być może takich sytuacji mamy miliony w Polsce i my jako społeczeństwo nie potrafimy jakby dać takiej pomocy tym ludziom. I przeświadczenia też im, że to my staniemy po ich stronie jako społeczeństwo. I teraz te moje filmy, ta działalność cała, ta czteroletnia walka z tym chorym systemem krzywdzenia cały czas ofiar, wiktymizowania ich powtórnie i stawania po stronie sprawców, bo tak to wygląda w naszej rzeczywistości. Ta czteroletnia moja walka po prostu służy temu, żebyśmy wszyscy zmienili nastawienie, że jak jest taki przypadek, to stajemy, chcemy wyjaśnień, chcemy, żeby to się wyjaśniło, a nie obchodzimy naokoło i żądamy, żeby to było rzetelnie wyjaśnione. A nie żądamy, bo powstaje film o tym, powstaje drugie bagno o kilku innych przypadkach, ludzie się albo tym nie interesują, ale tak, no, nikt nie reaguje, że zaraz, to tak nie może być, chcemy wyjaśnień, chcemy, żeby to... Te sprawy były wyjaśniane rzetelnie, żeby odpowiednie procedury powstały w tym naszym systemie prawnym do tego, żebyśmy nie mieli nigdy wątpliwości, czy ktoś jest niebezpieczny dla dziecka, czy nie jest. Przecież ja nie jestem sądem i nigdy nie będę kogoś skazywał i to nie jest moja rola. Moją rolą jest pokazanie, że jest jakaś patologia, że cały ten system jest przesiąknięty ogromną patologią. Jak pytasz mnie, czy więcej w kościele, czy gdzieś, to też jest pytanie patologiczne, bo od razu stwarza jakieś wrażenie, że to poszukajmy w jakimś gronie, to jak skupimy się na elitach, to znaczy, że w tych elitach tam jest ten problem, to już skupmy się na elitach, a już górników zostawmy w spokoju, nie? Czy księży, tak? To, że zajęliśmy się księżmi, niestety doprowadziło do tego, że kościół stał się taką wygodnym usprawiedliwieniem, że innymi rzeczami się nie zajmujemy, bo Kościół jest najważniejszy, trzeba Kościół oczyścić, tak? A to nie jest prawda. Zacząć trzeba od rodziny, potem od wszystkich środowisk, trzeba stworzyć odpowiednie procedury pracy z dziećmi, to już jest w tej ustawie Kamilka, jest obowiązek dla wszystkich zajmujących się dziećmi do tego, żeby te procedury powstały, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Mówią politycy o tym, że będą lobbować za tym, żeby zespoły biegłych powstawały w takich sprawach, żeby to zawsze zespół biegłych oceniał taką sprawę, a nie tylko jeden biegły, czy nie wiadomo jak to było robione, nigdy nie wiadomo, co jest prawdą, a co nieprawdą, żeby był zespół prokuratorów wyspecjalizowanych do takich spraw, którzy będą się chcieli tym zajmować, będą zajmować się tym profesjonalnie i dobrze. No tego wszystkiego mamy prawo żądać i oczekiwać od naszego państwa. No ale politycy też mówili parę lat temu, że powstanie komisja do spraw pedofilii w kościele. I o ile dobrze pamiętam, to głosami Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Lewicy księdza Zaleskiego tam nie chcieli. Tak, tak. Wiesz, z jednej strony tu się kłócą, a w tak ważnej tak sprawie... porządnego księdza, tak, który jest jednak ostry i który był... Utrącili jego kandydaturę. No tak, tak, ja wiem o tym. Był ten temat też poruszany teraz. Komisja do spraw pedofilii, która powstała wtedy, tak, która niestety działa źle, ale to nie jest jakby zarzut do tych ludzi, którzy tam są, bo oni na pewno chcą bardzo dobrze, ale politycy im uniemożliwiają tę pracę, no bo nie powoływali przez wiele miesięcy pełnego składu tej komisji. Tak? Nie, ta komisja była pozbawiona jakby zębów, nie mogła funkcjonować, bo nie było chętnego, czy nie było woli politycznej, żeby powołać tam przewodniczącego i uzupełnić skład komisji o członka, którego brakowało. I było usprawiedliwienie, że my się nie możemy zajmować, bo po prostu nie mamy składu komisji, więc nie można tych spraw procedować. Ale komisja to jedno. Komisja jest bardzo ważna. Tu jest, strasznie bym chciał jakoś wspierać tą komisję i ich przekonywać, nie atakować ich, bo i tak jest im trudno, ale jakieś dobre słowo dla nich też posłać, że oni naprawdę są ostatnią instancją, ostatnią nadzieją dla tych osób pokrzywdzonych. I tak te osoby to traktują. W momencie, kiedy
odbijają się też od tej komisji, albo leży ta sprawa ileś tam lat w tej komisji i się nic nie dzieje, to ta osoba pokrzywdzona mówi mi, no ta komisja też nie działa, też jest z nią źle. No i to trzeba zmienić jak najszybciej. Ale zmienić też wszystkie inne procedury. No jest tego dużo. Tutaj jest bardzo dużo wątków, które wymagają dyskusji, naprawy. No i ja cały czas przekonuję, że im więcej o tym rozmawiamy, no ja wszędzie, gdzie się da, to chodzę i rozmawiam, przekonuję i mówię, ale już ludzie, nudny ten Zielka, bo tam gada to samo ciągle, tak? I po co to słuchać tego samego? No po to, żebyś człowieku w momencie, kiedy zobaczysz krzywdzone dziecko, żebyś zareagował, a nie stwierdził, że to nie twoja sprawa. Bo dzisiaj tak reagujesz. Swoje dziecko, wiesz, żebyś wiedział tak, po prostu, jak i to rozpoznać. Właśnie. I to jest, jak rozpoznać i jak zareagować, ale i z czym się będziesz mierzyć, żebyś zrozumiał, że, bo większość reakcji, jak powiesz, że ktoś jest tam pedofilem, czy zrobił krzywdę dziecko, to większość reakcji, zabiłbym, tak? To jest taka reakcja, od razu tak, każdy by zabił. Dopóki to nie spotka jego dziecka i nagle się nie okaże, że to dziecko, że staje przeciwko machinie, gdzie jest bardzo ciężko to udowodnić, gdzie wszyscy mówią, a lepiej to tego nie ruszać, gdzie jak zaczynasz to ruszać, to całe środowisko staje przeciwko tobie, nagle zostajesz z tym sam. Jesteś rodzicem dziecka, które jest bardzo skrzywdzone, które jest pokiereszowane psychicznie na maksa. Chcesz mu pomóc, ale nie potrafisz, bo nie masz też dobrej pomocy psychologicznej, nie masz opieki wokół tego tematu. W prokuraturze odbijasz się od ściany, idziesz do szkoły na przykład, bo powiedzmy, że w szkole taka sytuacja. Mam dużo takich przypadków, gdzie rodzice mówią mi, panie Mariuszu, no super, że pan się tym zajmuje, bo naprawdę jest tragedia, bo ja miałem, moje dziecko z tym się spotkało i ja poszedłem do nauczyciela najpierw wyjaśnić sprawę, jak się okazało, że nauczyciel nie potrafi tego wyjaśnić, to do szkoły, jak szkoła nie potrafiła do prokuratura, a na końcu zostałem z tym sam, że wszyscy przeciwko mnie, bo ja robię aferę z niczego. A to nie jest z niczego, tylko to jest już skrzywdzone dziecko, bo dziecko ma coś się stało dziecku i to trzeba wyjaśnić, a nie na zasadzie pozamiatajmy pod dywan, bo lepiej jak naszej społeczności to nie będzie dotyczyć. I to jest nagminne. Ja jak sprawę tego trenera badaliśmy, pojechałem do szkoły, gdzie on uczył cały czas dzieci i dyrektora szkoły spotkałem i mówię, panie dyrektorze, proszę ze mną porozmawiać o sprawie tego nauczyciela, bo chciałbym panu pokazać dowody, jakie mamy na winę tego sprawy. On mówi, nie do prokuratury z tym. Ja nie chcę tego oglądać, nie chcę tego widzieć. To jak to? To pana nie interesuje to, czy osoba, która zrobiła to, co zrobiła i gdzie chcemy panu to pokazać, udowodnić, że to nie jest wymysł jakiś, że to nie jest coś, co nam się wydaje, że to nie jest coś, co jest tylko, nie wiem, słowo przeciwko słowu, czy jakiś ten, tylko mamy bardzo mocne podstawy do tego, żeby przyjąć wersję wydarzeń opowiedzianą nam przez osobę pokrzywdzoną, to taki dyrektor mówi, że jego to nie obchodzi, czyli może narażać dalej dzieci na takie doświadczenia, bo być może że ten człowiek może dalej szukać ofiar. Na szczęście to jest rzadki przypadek w sensie takim, jeżeli ten sprawca rozumie, co zrobił, a ten rozumiał, to być może, że jak już jest pod taką lupą, to raczej nikomu nic nie zrobi. Ale pewności nie ma, chociaż jak ja to powiedziałem, to zdanie właśnie powiedziałem jakiejś pani psycholog, to pani, ale co pan za bzdury gada? Przecież to jest, to tak nie działa. Ten sprawca będzie do końca życia niebezpieczny dla dziecka. Nie ma podstaw do tego, żeby sądzić, że nie jest niebezpieczny. On jest niebezpieczny. Czy zrobi to, czy nie, to już jest inna sprawa. Panu się może wydawać, że nie zrobi, bo pana przekonało jego tłumaczenie, łzy, płacz, obietnice, że na pewno tego nigdy więcej nie zrobił i nigdy się nie powtórzy, ale w jego głowie jest ta zadra, która powoduje, że każde dziecko w jego otoczeniu jest w niebezpieczeństwie. No taka jest prawda. Pedofilii nie da się wyleczyć. Pedofilia to jest coś, co będzie z tym sprawcą do końca życia. No o tym nie wiedziałem. Że się nie da tego wyleczyć. Nie da się tego wyleczyć. Można to uśpić farmakologicznie czy tam innymi sposobami, ale nie da się z głowy tego człowieka wyrzucić pociągu do dzieci. Po prostu się nie da.
Ten człowiek ma już takie skrzywienie, dlatego nigdy nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby pedofilię traktować jako orientację seksualną, do czego niektóre środowiska próbują zmierzać. Że w Wielkiej Brytanii taka partia, oni już od paru lat o tym gadają, że oni będą chcieli forsować, że pedofilia... Już forsowali, w wielu miejscach były forsowane takie zabiegi i teraz jak rozmawiamy o różnych takich... ruchach, które zmierzają do seksualizacji dzieci, do tego, żeby dziecko edukować seksualnie w nieodpowiedni sposób, bo edukacja seksualna jest oczywiście potrzebna, ale ona powinna być dostosowana do odpowiednich etapów rozwoju dziecka, wieku i na pewno nie powinna być powinna być bardzo profesjonalnie robiona i w żaden sposób nie powinna być przesiąknięta jakąkolwiek indoktrynacją i ideologią i jakimikolwiek próbami naprowadzenia dziecka na zastanawianie się o swojej orientacji seksualnej, o swoich preferencjach, o swojej płci, tego typu rzeczach, bo to jest za wcześnie. To dziecko ma prawo wiedzieć o tym, że są różne preferencje seksualne, że są różne sytuacje, z którymi się będzie spotykać w swoim życiu, że ma prawo być chronione przede wszystkim przed złym dotykiem, przed działaniami dorosłych. To trzeba robić jak najwcześniej i trzeba to robić dobrze, ale profesjonalnie to powinni fachowcy robić, a nie, że komuś się wydaje, że ja jestem fajny, to ja będę opowiadał dziecku, jak to jest być fajnie, być na przykład gejem, czy być inny, tak? Może być i fajnie. Ja nic nie mam, żeby było jasne. Nic nie mam przeciwko gejom, czy osobom o innej orientacji, czy w ogóle innym osobom wyróżniającym się ze społeczeństwa. Każdy ma prawo być taki, jaki jest. Natomiast mamy prawo jako rodzice oczekiwać od edukacji, od ludzi, których powierzamy nasze dzieci, profesjonalizmu. To mają być profesjonaliści, a nie aktywista, który stwierdzi, że dzisiaj będę kobietą, jutro będę czymś tam, pojutrze będę osobą niebinarną, będę jakąś osobą inną. Nie chodzi o obrażanie tych osób. Każda osoba jest człowiekiem ważnym dla nas wszystkich i ma prawo mówić, co chce. Facet może wyjść, powiedzieć, że jest kobietą, kobieta może powiedzieć, że jest mężczyzną. Każdy może powiedzieć, co chce. Ale to nie znaczy, że każdy ma predyspozycję do edukowania dzieci w tym zakresie. Tak, i tylko o to chodzi, żeby po prostu to zrobić w sposób profesjonalny, a nie w taki, jak to gdzieś tam jest chałupniczo wykonywane przez różne osoby. No. Tak mi się wydaje. Tak. To jest moje zdanie, ja nie mam tutaj jakby ukształtowanego zdania, można mnie przekonać do innych opcji. Obiecałem sobie, że nie będę się wypowiadał o takich tematach jak właśnie edukacja seksualna, czy aborcja, czy jakieś takie rzeczy, które po prostu są... nie zajmuję się tym profesjonalnie, więc nie chcę zajmować stanowiska, ale już popłynąłem, to myślę jak myślę. Myślę, że po prostu profesjonaliści się powinni zajmować daną tematyką. Padło tutaj dużo ciekawych rzeczy i chyba tak na sam koniec chciałbym zapytać jeszcze, jak ci można pomóc, jak ci można wspomóc i gdzie cię w ogóle można znaleźć? Znaczy, przede wszystkim to najbardziej mi pomożecie tym, że się będziecie interesować takimi problemami. Jak będziecie chcieli czytać książki na różne tematy, brać udział w dyskusji publicznej na tematy społeczne w sposób poważny, a nie powierzchowny. Jak będziecie pokazywać wszystkim dziennikarzom, że was interesuje sedno problemu, a nie tylko właśnie jakiś prześlizgnięcie się nad nim. Jak będziecie nas wszystkich wspierać w tym, żebyśmy wierzyli w to, że nasza misja robienia dobrze tematyki społecznej jest istotna. To będzie największa pomoc. Ja nie wiem, zakładam różne zbiórki, staram się robić zbiórki na dalsze prace filmowe czy książkowe, ale prawdę mówiąc nie do końca wierzę, że to mi się uda zrealizować z tych zbiórek, więc szukam też różnych osób, z którymi mogę się dogadać na to, żebyśmy to profesjonalnie robili w firmach produkcyjnych i w wydawnictwach, żeby to robić
no po prostu profesjonalnie i wydaje mi się, że bez tego to się nie uda, więc nie chciałbym namawiać do udziału w jakichś takich społecznych zrzutkach, tak? Natomiast no oczywiście są te zrzutki, jeżeli ktoś uważa, że robię dobrą robotę i chce pomóc, to zachęcam, zapraszam, aczkolwiek mówię, ja niespecjalnie jestem fanem zrzutek, tak? Więc zrobiłem to z przymusu, bo stwierdziłem, że no jakoś muszę próbować się utrzymać przy realizacji tej tematyki, bo na niej nie zarabiam, po prostu nie monetyzuję tych filmów, nie robię tego dla zarobku. Natomiast no, też mam taki duży dylemat i takie poczucie, że to nie jest temat, który powinien służyć do zbierania pieniędzy też również w taki sposób. Ale pomoc, taka zainteresowanie to już jest dużo. Także każdy dobry gest i kciuk do góry, pokazanie, że jesteśmy po stronie dobra, a nie zła. Czyńmy dobro. Ja tak trochę czasami jak się wypowiadam, to mam takie wrażenie, że niektóre osoby odbierają, że jestem jakiś odklejony, czy trochę świr, trochę jakiś taki człowiek, który mówi rzeczy niepopularne, czy jakieś takie odjechane, ale tak naprawdę jak powiemy sobie tak wszyscy szczerze, że dobro się opłaca. Robienie dobra po prostu, bez względu na to, w co wierzymy, czy jesteśmy chrześcijanami, czy muzułmanami, czy kimkolwiek innym, jak, czy gejami, lesbijkami, czy osobami niebinarnymi, czy jakimikolwiek innymi, jak jesteśmy po prostu ludźmi i robimy dobro, robimy dobre rzeczy, to nam się to będzie zwracać. Jak będziemy robić zło, to będzie to zło przychodziło, to będą depresje, problemy, to będą wyrzuty sumienia, to będą rzeczy, które będą nas obciążać, które będą sprawiać, że będziemy tyli, że będziemy chorowali, że będziemy źle się czuli, źle funkcjonowali, bo to zło gdzieś będzie nas zatruwać. Więc bardzo ważne jest czynienie dobra i naprawdę to się opłaca. Przekonałem się do czynienia dobra wiele lat temu i od wielu lat jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem dzięki temu i naprawdę nie jestem wariatem, po prostu coś mi mówią, że nie mów, że nie jesteś wariatem, bo to znaczy, że jesteś wariatem, ale nie jestem, robię rzeczy, staram się bardzo profesjonalnie postępować, robię rzeczy od początku do końca bardzo rzetelnie, ale przede wszystkim zawsze na pierwszym miejscu jest dobro, na pierwszym miejscu nie szkodzi, czyli taka zasada lekarska. Jak lekarz powie po pierwsze nie szkodzić, to jest pozytywne i nic złego w tym nie ma. Jak dziennikarz powie, że po pierwsze nie szkodzić, to zawsze raz będzie podejrzany, ale nie, właśnie tak powinno być, że po pierwsze nie szkodzić, czynić dobro, postępować właściwie, a wszystko się ułoży, wszystko będzie dobre. Bez względu na to, w co wierzymy. Także to takie ostatnie przesłanie. Mam nadzieję, że ktoś nie uzna, że znowu odjechałem. Tak. Podlinkujemy wszystko w opisie. Dzięki za rozmowę. Dobra, dzięki bardzo. Na razie, hej.